Siemanko, tutaj Dawid, jesteśmy na moim backyardzie w Suszcu. Pierwsze jazdki tego roku, piękna pogoda. Sporo ludzi przyjechało, więc wymyśliłem zabawę, żeby każdemu dać do wylosowania trik z mojej listy trików. I wtedy ta osoba próbuje, katuje ten trik. Także podejdziemy do każdego, każdy sobie wybierze triczek i niech katują, niech się zabijają. Zapraszam. Chcesz wygrać czapkę? Mam 3 czapki do rozdania. Żeby wygrać taką czapkę, to trzeba zostawić komentarz pod filmem. Im więcej komentarzy wpiszesz, tym większe szanse masz na wygranie. A ja przez pierwsze 3 dni będę losowo wybierał jedną osobę codziennie, która wygra czapkę i wyślę mu tą czapkę. Także komentujcie jak najwięcej. A co, bawisz się? Ale jak mi coś nie przypasuje, to... No to do 3 razy sztuka, możesz sobie 3 razy wylosować i... Nie, to żebyście mnie nie upokorzyli na tym filmie. Próbuj, na samej górze są najtrudniejsze, więc możesz sobie tak wiedzieć, żeby przeskrolować do... jak chcesz. No i palcem wskaż. Cannonball. Co to jest? No, że wyskakujesz, łapiesz siodło, no... No wybrałeś całą kategorię, czyli backflip albo frontflip, to możesz zrobić według siebie coś z frontflipa, albo coś z backflipa. Dobra. Ale coś trudnego. Coś zajebistego. Jakieś combo. Zrobić flip, exit? Dobra. Książkowo, panie kolego. Teraz coś trudniejszego ci zadać. Tutaj, scrollujesz se i palcem klikasz na któryś trik i... Ale to, że losowo? Tak, tak, no tak z przypadku. Czekaj. I tu są najtrudniejsze na górze. 3-6 bar tu, no hand. Ile mam tailwhip. To tailwhip. Na koterze. Nie, no to... Dawaj tailwhipa na koterze. No. Mogę spróbować. Dawaj maszery na górę. Jak pierwszy rzut? Nie robię na koterze. Ja się w ogóle tailwhipa odwrócę na stronę. Yo. On mówił, że nigdy nie robił tej lipa, także zmotywowaliśmy go, żeby pokatować. Dobra, jeszcze raz. Wow. Czekaj, nie umiem na tym rowerze robić na prostej lipy. Brawo. Konrad, mamy sprawę. Wybierzesz sobie triczek i go zrobisz? Okej, dobra. Mogę spróbować? Losowo wybierasz trik, do 3 razy sztuka i... To jest super. 3-6 super tail. Dobra, jedź dalej. Jakbyś inni sobie umieli wybrać podstawowe. 34 bary. Może... Euro to table. O, euro to table. A co to jest sui to NFC? Suicide to Nothing Franken. No tak, tak. No, euro to table. A nie miałem table, ale spoko. Euro to table. Dobrze. Gdzie on to zrobić? Gdzie chcesz. Wiesz co, zeskroluj se i klikasz przypadkowy trik i go robisz. Bar to one side. Bar to one side. Robisz tak, że zakręcasz bara, łapiesz, a drugą nie łapiesz i cyk? Czy cyk i cyk? Wyjdzie w stronę. Dobra. Late 3-6 knack-knack. No. Można spróbować. No. 3-6 knacka, no. To 3-6 knacka może po prostu. To można spróbować. No to dawaj. Poducha? Czy druga hopa? Łatwiej chyba będzie na drugiej hopce. Dobra. Robi się ciekawie. Nie. Ajajaj. Jeszcze jedna próba. Co było? Ja zaliczam.
Robimy tak, że każdy sobie wybiera z mojej listy trików trik i go katujesz. No spoko, z tej twojej długiej listy. No. Wow. Dobra, no to coś tutaj znajdziemy. Na pewno, także ten. Także ale tak wiesz, bez patrzenia, nie? Cyk, cyk, aha, cyk, tak bez patrzenia. Losowo, no. O, czekaj, jedziemy na początek listy i robimy tak. Boczek, co? Co? Boczek Yeti. Nie, no nie albo masz... Albo kliknąłeś na Moto Whip Pity. Nie ma szans. Nie ma szans, czemu? Zrób takie coś. Nie ma szans, nie coś, robię Yeti coś innego. Nie robię w ogóle... No dobra, to masz 3 próby tak naprawdę. Tak? No. Dobra. Co to jest? Front flip bar no hand? No. Mam ten, rękawiczkę dużą, ale front flip bar no hand. No, no dobra, to to może być. Na poduchę? No na poduchę, na co? Jest... Gąbki nie działają, nie? No, żeby wyszło. Nie musi wyjść z bomby, będzie ciekawiej. Z bomby na bombie. Ja bym sobie chciał wybrać jeszcze trik, bo mi się nudzi. Ale też zrobię to losowo i przypadkowo. Barrel one hand. W sumie fajnie, bo dawno tego nie robiłem. Czyli tak. Zobaczymy, na poduchę. Finger. Kurwa, szczerze, nigdy bym nie powiedział, że go no-hand tak doje. No liczysz? Do poprawy, do poprawy. Nie no, do powtórzenia, powtórzę. No. Yo! Mega dawno nie robiłem tego triczku, ale jest, także, także się cieszę. To już tak jest, bo w statystykach mi wyskakuje, że moi widzowie oglądają również kanał Godzik Brothers. I to tam zwykle na pierwszym miejscu. O, to znaczy, że mamy świadomych widzów i wiedzą co oglądać na tej wiedzą, platformie. Wiedzą co dobre, wiedzą co dobre. Tak, że to no i kończy się dzień. Piękne jazdki za nami. Chłopaki porobili triki z triglisty. Więc fajnie, dzięki, że byliście z nami, dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie i do zobaczenia.